Cześć. Zapraszam Cię na film o transgresji. Co to jest transgresja? Jak, jaka to jest forma fotografii? Kto jest twórcą tego pomysłu, takiego, y, takiej fotografii? Trochę też o fotografii o Czarnobylu, a przede wszystkim o y, ukraińskim fotografie y, Juliim Aleksandrowiczu Kosinie. Zapraszam. Aleksandrowicz Kosin. Urodził się w 1948 roku. Tak, przy większości jest pisane, że zawsze chciał być fotografem. Nie, on nie chciał być fotografem. W ogóle tego nie brał pod uwagę początkowo, przez pierwsze swoje lata. Skończył najpierw szkołę średnią techniczną, później skończył instytut techniczny, kierunek programista. Pracował w Kijowskim Instytucie Informatycznym. Jako programista później pracował w Czarnobylu, w elektrowni, zajmował się tam pro, przewidywaniem i programowaniem, znaczy albo może prze, programowaniem i przewidywaniem występowania nieprzewidywalnych, wzrostów ak aktywności, radio, radioaktywności, czegoś w tym rodzaju. Już w, 1970, już w 1977 roku wstąpił do takiego stowarzyszenia RIH. Po rosyjsku byłoby to Dwiżenie, po polsku Ruch, a że to było stowarzyszenie, które zrzeszało nie, nielegalne ludzi sztuki i kultury ukraińskiej. W związku z tym nazywało się po ukraińsku RIH. Gdzieś pod koniec lat 70. Trudno jest ustalić z jego, jego tych wspomnień, bo ich jest bardzo mało. Na, dostał z nielegalnego obiegu książkę. Książkę, która zmieniła, moim zdaniem, jego życie. Była, to, były to wspomnienia obozowe z gułagu nadjeżdży Jakobiewej Mendelsteina. Żony Osipa Mendelsteina. Poety, który w 1934 napisał wiersz o. Stalinie, za który został najpierw w 1934 zesłany na zasłanie, a po powrocie z niego w 1938 do Łagdu. Wiersz o Stalinie, znaczy, jak przeczytałem ten wiersz? Przeczytałem go po rosyjsku, tak jak w oryginale było. Przeczytałem go w tłumaczeniu polskim. Nie przekonał. Znaczy, ani w jednym, ani w drugim mi się nie podobał. Natomiast za te, jak tam opisywał, kagalusze, wąsy, no to ja się nie dziwię, że, że został zesłany. To. to, to... No to, to nic dziwnego, że Stalin się lekko zdenerwował, natomiast nadjeżdża, Jakowlewa ona towarzyszyła mężowi, zarówno na zesłaniu, jak i, jak i później też została zesłana do Gułagu, od razu dla młodych ludzi, powiem, czymś chodziło o zesłanie od Gułagu. Zesłanie to był nakaz zamieszkania gdzieś, gdzieś w świecie, przede wszystkim gdzieś w świecie, takim dalszym świecie i nie wolno było się stamtąd oddalić bez zgody. Natomiast Gułak to był obóz pracy ciężki. Zresztą Osip Mendelstein nie dojechał do Gułagu, zmarł po drodze. Pani Nadjeżdża, Jakowlewa przeżyła Gułak, w związku z tym napisała pierwsze to było jej wspomnienia takie właśnie tam z Gułagu, z tych przemyślenia. Drugi tom, bo to były dwa tomy wspomnień. Można je znaleźć po polsku w księganiach, a po rosyjsku w internecie bez żadnego problemu. Można przeczytać sobie po kawałkach. Ona była później też w obozie, wróciła z niego, bo została bodajże 5 lat, jeśli dobrze pamiętam, i napisała książkę wydaną w podziemiu. I tą książkę, w nielegalnym wydaniu, Juli Aleksandrowicz dostał gdzieś pod koniec lat 80., i jak, jak wspomina, przeczytał ją w noc. W noc ją przeczytał. Następnie rano poszedł do pracy w wtedy już chyba w Czarnobylu. W elektrowni i tam y, mówi coś, co y, przeważnie się nie zdarzało, bo y, wtedy w tamtych zakładach pracy, nie słyszałem, żeby u nas to było, tam były y, informacje polityczne i on przeważnie te informacje polityczne nie był wzywany, że ma iść i posłuchać, ale wtedy akurat dostał to wezwanie, że ma iść, tam będzie informacja podeszowi. Nie interesuje go to wcale, natomiast przynajmniej się wyśpi, no bo ma za noc, jest niewyspany, no ale słuchał tego i w pewnym momencie doszedł do wniosku, że albo, albo mówi: Ja jestem idiotą, albo Nadjeżdża Jakowlewa jest idiotą, albo oni wszyscy są idiotami. No i w tym momencie stwierdził, że w takim miejscu nie będzie pracował, nie będzie, że y, idzie na to, co my byśmy powiedzieli, y, będzie y, na własny rachunek pracował, a. U nich to było, że będzie na biedny chleb, czyli taki na marny chleb. No Zresztą nigdy nie został bogatym człowiekiem, nie ten. Natomiast wtedy postanowił zostać fotografem zawodowym. Założył oczywiście studio fotograficzne, robił wszystko. Mniej więcej w 1986 wybuchł w Czarnobyl. Była awaria w Czarnobylu, więc jako jeden z wolontariuszy Którzy tam pojechali pomagać w, w sprzątaniu tego wszystkiego. Tylko, że nie tych wolontariuszy, którzy szli na, nam do reaktora, tylko tych obok, dookoła. Pojechał i przy okazji robił zdjęcia. Yy, I w latach, bo pierwszą wystawę miał w 1987, ale to było zjawienie, to było niezwiązane, to były zdjęcia takie powiedzmy normalne. Natomiast w roku 1998. W 1988 brał udział w wystawie zbiorowej, gdzie były pokazywane zdjęcia, właśnie z Czarnobyla, i tam były właśnie jego zdjęcia. Zresztą wystawa była wtedy pokazana przede wszystkim w Moskwie, w, później w Kijowie. Natomiast w 1991. Mniej więcej jakaś amerykańska firma kręciła film o Czarnobylu. I potrzebowała zdjęcia, takie oryginalne zdjęcia z tego pierwszego momentu. No i ktoś tam powiedział: To idźcie do Kosina, on ma tam zdjęcia. Dostali adres, pojechali, te zdjęcia im się spodobały. Ja tak, ja tak pomyślałem sobie: No, zdjęcia im się spodobały. Postawił je wziąć, natomiast yy, wiadomo z tego, że nie chcieli, powiedzieć, że nie zapłacą mu za nie, Natomiast mogą mu zorganizować w Ameryce wystawę i jego zaprosić do Ameryki. No. I pan Kosin lubił podróżować, lubił wyjeżdżać. Są jego, znaczy nie tyle jego wspomnienia, co jest, że brał udział w wyprawie na Kamczatkę, bodajże. Są stamtąd zdjęcia, takie w miarę normalne, jeszcze bym powiedział. Natomiast wtedy on te zdjęcia czarno, z Czarnobyla, jego. Zaczęły być popularne, zaczęły jeździć po wystawach. Ja tak sobie pomyślałem, jak to, to oglądam, mówię. Kolejne zdjęcia z Czarnobyla. Kolejne. Ale wszedłem, żeby zobaczyć, jak one wyglądają. przez... Najpierw obejrzałem je na jego stronie, ale obejrzałem też na takiej, w innym miejscu. I to w innym miejscu ja wrzucę link, bo on jest, natomiast jego strona kilka dni temu przestała działać. Pewnie nie ma. Głowy na to, żeby się zajmować takim czymś jak przedłużenie serwera czy nazwy. W każdym razie obejrzałem te zdjęcia i okazało się, że to nie są zwykłe zdjęcia z Czarnobyla. To są zdjęcia, które. No, on znał Czarnobyl, bo on tam pracował wcześniej. On był w pierwszym momencie. To są zdjęcia, które pokazują nastrój bardziej, które pokazują jego przemyślenia niektóre, zwłaszcza na przykład to zdjęcie, jego przemyślenia na temat Czarnobyla. I ja obejrzawszy te jego zdjęcia, stwierdziłem, że tak, rozumiem, dlaczego one zwiedziły pół świata, były w wielu miejscach. Wtedy też w tych latach 90. zaczął pracować nad tym, że... On, Zresztą po tych czarnobylskich zdjęciach już trochę to widać, natomiast zaczął pracować nad tym, że to, co jest najważniejsze, znaczy, to, co może sfotografować każdy, to nie jest sztuką. Zaczął głosić, że piękne zdjęcie nie jest sztuką. Sztuką jest pokazanie czegoś więcej, czegoś. On uważa, że fotograf uważa, cały czas przepraszam, uważa, że fotograf ma pokazać to, czego aparat fotograficzny nie jest w stanie pokazać. Bo jakieś zdjęcie może zrobić każdy, to znaczy, że to, to, to każdy może zrobić. Ale jeśli to ma być podpisane Juli Kosin, to ma być inne. I wtedy zaczął gdzieś koło tych lat 90. Yy, opracowywać yy, swoją te kładać swoją teorię w praktykę, tworząc zdjęcia, które określa jako transgresja. Yy, transgresja? Jakieś ze zdjęć. Zdjęcia są yy, raczej te pierwsze, bo w tej chwili tworzy to samo, ale już cyfrowo. Obróbkę cyfrową widać po jego zdjęciach z Czarnobyla, bo on zrobił zdjęcia Czarnobyl 25 lat później, też taką wystawę, są świetnie obrobione. Widać, że potrafi i wie, jak obrobić zdjęcie. Natomiast nauczył się też tego, dlatego że zaczął robić transgresję cyfrową. Ale pierwsze transgresje, które robił i które są tymi chyba najważniejszymi jego zdjęciami w życiu, tymi, które pokazują istotę sprawy. Yy, to jeszcze tak, bo on uważa tak, że, yy, Likosin, że na to, na co patrzymy, to jest tak jak mech, który pokrywa pień. I ten mech jest ładny, ale to nie jest życie. Życie to jest jak rozsuniemy ten mech i wejdziemy głębiej. Wtedy zobaczymy prawdziwe życie, to, co się znajduje pod nim. I on właśnie to chce pokazać. Transgresje powstają poprzez dodanie związków chemicznych w trakcie procesu powstawania odbitki fotograficznej, zdjęcia. Trudno jest, bo on nigdy nie zdradził do końca techniki swojej. Moim zdaniem to jest dodawanie czegoś do wywoływacza, do, do utrwalacza papieru. No, nie będę się do, do mistrza porównywał, bo, bo to jest mistrz. Natomiast pamiętam takie zdjęcie, kiedyś robiłem zdjęcie na meczu piłkarskim po południu, znaczy przed południem był mecz, po południu wywołałem film, w nocy robiłem odbitki i jak wyjmowałem z wywoływać, patrzę, a nie, to jest do niczego i tak do kosza. I to co, nie, zła do kosza, do kosza. I rano jak się później skończyłem, zamknąłem, to rano jak się obudziłem, stałem, żeby zebrać te zdjęcia, które były dobre, wysuszone. Wyjąłem z kosza jakieś tam zdjęcia, spojrzałem. A ono było byli piłkarze, on tam miał jakiś feler, tylko nie pamiętam jaki. Natomiast w momencie, że ono nie zostało utrwalone, to na nim się pojawiły takie plamy brązowe, takie wychodzące tu, tu, tu w różnych miejscach. I ja stwierdziłem, że w sumie to, to zdjęcie zniszczone. jest. Ja zaraz rozlałem z powrotem utrwala, że utrwaliłem to zdjęcie i ono gdzieś na pewno w pudłach tam na górze gdzieś leży. To pewnie by trzeba było pół dnia, żeby je przerzucić i znaleźć. Mam nadzieję, że leży, bo jest niepowtarzalne, tak samo jak transgresje Kostina są niepowtarzalne. Natomiast ja później to zdjęcie zabrałem i pokazywałem ludziom i stwierdziłem, że im się to nie podoba. Oni mówią, nie, 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 o, te są fajne, bo te są ostre, te są dobrze naświetlone, te są fajne, a to, to, jest, to chyba ci nie wyszło coś. I to, tak Juri Kostin, on mówi, że ma dwie babcie i kiedyś spytał się o zdanie, co on ma robić, obydwu swoich babci. Jedna powiedziała, Juri, rób to, co robisz i w ogóle nie zwracaj uwagę na to, co mówią ludzie. Druga babcia powiedziała, Jura, zanim coś zrobisz, zobacz, co powiedzą ludzie na, na to, co, co ty robisz. A on z tego wybrał wariant, że on nie patrzy w ogóle na to, co mówią ludzie, zakłada, że jeśli... To jest sztuka, co on robi. To ludzie do tego dojrzeją kiedyś, prędzej czy później. To, że ty coś tworzysz i to innym się nie podoba, to nie znaczy, że to jest złe. To znaczy, że czasami to oni muszą dojrzeć do tego, co ty tworzysz, a nie ty musisz zacząć tworzyć pod publikę, tworząc to, co oni chcieliby zobaczyć. Juli Kosin to tu, tu jest filmik, gdzie on wykłada swoją teorię, która się nazywa Taniec wokół zdjęć. To jest druga część wykładu. Zacznijmy od drugiej. Może pierwsza jest ciekawsza. Puszczę tutaj też pierwszą część wykładu po rosyjsku. Na szczęście, nie, bo ja ukraińskiego nie znam, natomiast rosyjskim może być gdzie warto rzucić okiem, jak on wygląda, jak, jak się zachowuje, jak opowiada o zdjęciach. To może być nużące, ale to trzeba wejść w szczegóły myślenia fotograficznego. Uważa, że y, Cossin, y, że to, co my widzimy na pierwszy rzut oka, to niekoniecznie musi być to, co byśmy chcieli zarejestrować na zdjęciu. To, on jest... W tej chwili bym go określił filozofem-fotografem. Natomiast w momencie, kiedy w Ukrainie robiono sondaż wśród artystów-fotografików i fotografików różnych na temat osób, które najbardziej się znają na zdjęciach, był w czołówce. Tego wiele, wielu innych opowiadał Kosin. On, on się znał. W tej chwili zresztą wykłada tylko y, Uniwersytet... Y, y, na Narodowy Uniwersytet Sztuki Fotograficznej wykłada fotografię. Wykła wykłada. Ciężko jest powiedzieć, czy wykłada, no bo dzisiaj na pewno nie wykłada. Wiadomo, że nie. Zresztą to jest tak, że mieszka w Ilpieniu. Ilpień, jak wiadomo, most, ludzie przechodzą i tak dalej. Ten most, który pokazują, ten zniszczony most, znajduje się kilkaset metrów od jego domu, który jeszcze na dzisiaj, jest czwartek. 17 marca? Czy 16 marca? 17 marca. Jest 4-17 marca. Dzisiaj jeszcze stoi. Jakby tam popatrzeć, na Oziernej jest taki dom drewniany z mansardowym dachem. I on w dużym stopniu został przebudowany przez niego osobiście, zaprojektowany i przebudowany. W środku jest pomalowany na kontrastowe kolory, niebieskie, żółty, czerwony. Nie byłem, ale widziałem zdjęcia. Da się znaleźć. Natomiast no, mam nadzieję, że zdąży stamtąd uciec i zabrać swoje zdjęcia. Mam nadzieję, że zdąży uciec, ponieważ jego córka od kilku lat mieszka w Polsce. Próbowałem się skontaktować, ale w związku z tym, że urwała się tam ta strona, więc zginął mi adres, a później tak przestałem szukać, bo ile można. Natomiast sam Kosin jako myśliciel fotograficzny, jako twórca nowej, nowe, nowego sposobu fotografowania, czyli transgresji, jest osobą unikalną. Jest artystą, ale też jego przemyślenia, jego sposób patrzenia na świat poznawania tego, że nie musisz robić pod publikę. Zresztą to widać, on nigdy nie robił pod publikę, tak sam twierdził, on woli, wolał pracować dla, duszy, dla, yy, dla siebie, czyli rozwijać siebie, niż yy, pracować dla biznesu, czyli pracować dla pieniędzy. Zresztą to widać, no, dom jest skromny, podjazd nie jest wyjeżdżony przez samochód, widać, że tam ktoś pracuje, ale nie, nie często stamtąd się rusza. Natomiast dzięki temu był, nadal jest człowiekiem szczęśliwym, który tworzy to, co lubi. Dzięki pewnie tym pamiętnikom Nadjeżdży Jakowlowej, którą przeczytał, dzięki temu, że postanowił nie dać się oszukiwać komunizmowi jako takiemu, bo to był jednak komunizm jeszcze wtedy u nich, nie socjalizm. I dzięki temu, że zawsze był Ukraińcem, mimo tego, że, że mówi po rosyjsku i chyba jest rosyjskojęzycznym Ukraińcem, natomiast cały czas był Ukraińcem i cały czas jest i będzie prawdopodobnie, mam nadzieję, Ukraińcem, ponieważ no, sądząc po tym, że był właśnie w tym ruchu i że był w niepodległym państwie, w, w tych ruchach niepodległych, które chciały zerwać, był na Majdanie, robił tam zdjęcia i ma wystawę z Majdanu. Zdjęć, że on robił portrety. Portrety, portrety, portrety. go ludzie. I zmiany, jakie zachodziły w ludziach, w środku, w trakcie trwania Majdanu, jak oni się zmieniali, przeobrażali się i z takich, którzy chcieli coś uzyskać, tych wyrastali demokraci, jego zdaniem. A to jest czasami jeszcze takie pytanie o sprzęt. Tak fotografował w Nowym Jorku, to mówi fotografował szerokim kątem, chociaż, bo pojechał nawet wtedy na, na ten, do Nowego Jorku. W sumie lubi długie obiektywy, natomiast tak, bo gdzieś w jakimś wywiadzie była temat sprzętu w ludzie. No co ty, przecież w sumie miałem około 40 wystaw indywidualnych na całym świecie. A połowa z tego, czyli około 20, zostało zrobione minoltą, zostało ogniskową 50. I to, to, to wystarczy do szczęścia. Czyli prawdopodobnie jest pierwszy Czarnobyl i później te wszystkie pierwsze transgresje robił jednym obiektywem, bo w sumie to, to nie sprzęt tworzy zdjęcia. Zdjęcia tworzą się tu, w głowie, a on jest najlepszym dowodem na to, że zdjęcia się tworzą w głowie. Zbiorę jeszcze kilka jego zdjęć na koniec, żeby pokazać. Mam nadzieję, że tak od Czarnobyla poprzez transgresję, z potem do Czarnobyla. Jak się uda znaleźć tego ostatniego Czarnobyla, bo jest ciężko znaleźć jeszcze kilka zdjęć, to puszę taki, taki pokaz zdjęć na koniec pana Julii Aleksandrowicza Kosina, ukraińskiego fotografa, który mam nadzieję yy, uciekł i, i żyje. Może nawet w Polsce, jest w tej chwili, bo nie wiadomo. W Polsce była wystawa. W Krakowie jego zdjęć z yy, transgresji. To były trans, transgresje były w Krakowie na Fotopolis można znaleźć informacje o, ty, o tej wystawie. Ona była z 2000 nie pamiętam 6 roku. Także że był yy, yy, mam nadzieję, że, że jest nadal. Dobrze, zapraszam do obejrzenia galerii. Dziękuję ci za uwagę. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na razie.